Witam was wszystkich, kochani. Dzisiaj powiem wam coś na temat wykorzystania sił umysłu do odzyskania zdrowia. Nazywam się Barbara Kazana, jestem naturoterapeutką. Od wielu, wielu lat pomagam ludziom wyleczyć się albo zachować zdrowie za pomocą naturalnych metod, za pomocą ziół i innych metod, które są znane po prostu od wieków, można powiedzieć. Przypominam o nich, żeby państwo mogli po prostu te stare, bardzo tanie, a często i zupełnie darmowe metody wykorzystać właśnie w samoleczeniu. I dzisiaj chciałam powiedzieć, jak można zaprzęgnąć siły swojego umysłu po to, żeby odzyskać zdrowie. I jak jeszcze przyjmowałam pacjentów kiedyś, dawno temu, to zawsze zachęcałam ich, żeby zastosowali jedną z takich najprostszych metod. I dzisiaj właśnie państwu tą metodę przedstawię. To jest metoda najprostsza. I później po kolei omówię jeszcze inne, które są troszeczkę bardziej skomplikowane. Więc gdy przychodzili ludzie, którzy mieli na przykład chorobę nowotworową, silne zanieczyszczenia organizmu, co się z tym przecież wiąże, choroby skórne, łuszczyca, trądzik różowaty, egzema, albo w ogóle choroby, które związane były z zanieczyszczeniem organizmu, problemy na przykład z wątrobą, problemy z nerkami, zażywali na przykład przez całe lata toksyczne trucizny, toksyczne związki chemiczne, które nazywali lekami, i w pewnym momencie ocknęli się i powiedzieli, że zauważyli, że to nie tylko im nie pomaga, ale wręcz przeciwnie, uszkadza im narządy wewnętrzne i rujnuje ich zdrowie. No to jak ci ludzie właśnie zwrócili się w tym momencie do naturoterapeuty, no to otrzymywali ode mnie taką poradę. Najprostsza metoda dla takich ludzi, taka na początek, jak chcemy po prostu dopiero zacząć tą naszą przygodę z naturoterapią, to jest, proszę państwa, zbieranie śmieci. Ale nie zbieranie śmieci, żeby je gromadzić, tylko chodzi o sprzątanie świata. Więc zawsze tym ludziom, oni siedzieli na tym krzesełku naprzeciw mnie i tylko oczy im się tak otwierały ze zdumienia. Jak to? Mam zbierać śmieci? Tak, tak, proszę pana, tak, proszę pani. Ma pan zbierać śmieci. Proszę wybrać się do lasu, najlepiej sosnowego, dlatego że tam są wspaniałe jony ujemne. Tam, gdzie płynie jakaś rzeka, strumień, gdzie wiatr hula w konarach drzew. I proszę się udać na spacer, żeby się przejść po tym lesie, zdjąć na chwilę buty, stanąć na ziemi, ale jednocześnie proszę wziąć ze sobą albo papierową torbę, albo wiklinowy kosz na zioła, żeby sobie nazbierać jakiekolwiek rośliny lecznicze, nawet ziele skrzypu, liście babki lancetowatej, cokolwiek, coś najprostszego. Ale oprócz tego proszę wziąć dwa duże czarne worki na śmieci i proszę się przespacerować daleko w las, samochód zostawić gdzieś na parkingu albo rower, zależy kto czym pojechał do tego lasu. I teraz jak idziemy tam, to zbieramy rośliny lecznicze. Zbieramy sobie na przykład ziele skrzypu, liście babki lancetowatej, liście jeżyn, co tam kto chce, co kto potrzebuje. A wracając, zbieramy śmieci w tym lesie czy na łące. I jak już dojdziemy do samochodu, to będziemy zazwyczaj mieli dwa pełne wory śmieci. Powiecie, co jest w lasach. Ludzie idą nieraz do lasu, nawet właśnie czy na łąkę, po zioła i tylko pomstują. O, jak tu brudno, ktoś znowu coś wysypał, ludzie nie umieją zachować kultury, tu butelka, tu po piwie, tam po jakiejś coli. Ale to nic nie daje. To nic nie daje, jak my będziemy narzekać. Natomiast jeżeli my, wracając do samochodu czy do swojego roweru, który tam gdzieś zostawiliśmy, zbierzemy po drodze śmieci, to nie tylko, że oczyścimy kawałek świata, kawałek tego lasu, w którym zbieramy zioła, kawałek tej łąki, na której te zioła zbieramy, ale jednocześnie robimy coś wielkiego dla samych siebie. A mianowicie siły naszego umysłu zostają zaprzęgnięte do pracy nad sobą. Nasza podświadomość dostaje sygnał, że my jesteśmy gotowi na oczyszczanie. Czyli zbierając śmieci, oczyszczając ten las, tą łąkę,
My jak gdyby programujemy samego siebie na tą gotowość do oczyszczania organizmu. I możecie w to wierzyć, możecie nie, możecie wypróbować, najlepiej jest wypróbować, ale ludzie opowiadali, że od tego momentu zaczynała się ich droga do zdrowia. Że naprawdę od tego momentu coś zaczęło się dziać. Także oczywiście po przywiezieniu tych dwóch worków ze śmieciami trzeba je posegregować, plastiki do plastików, szkła do szkieł, można nawet później już być bardziej zaawansowanym i do jednego worka w ogóle zbierać szklane butelki, słoiki, których tam pełno w lesie, a do drugiego na przykład plastikowe śmieci. Oczywiście zachęcam, żeby sobie zabrać ze sobą rękawice i zbierać te śmieci w rękawicach, ale przywiezienie takich dwóch worów śmieci z każdej wycieczki ma ogromną wartość terapeutyczną, bo jeszcze raz powtarzam, daje sygnał naszej podświadomości do tego, że my jesteśmy gotowi na oczyszczanie. I to zaczyna się dziać. I wtedy przychodzą do człowieka pomysły, co zrobić, co może być tym następnym krokiem. Jak gdyby zaczyna się to prowadzenie z góry. Więc to, ta metoda jest najprostsza. I zawsze każdy chory dostawał jako pierwsze zalecenie właśnie to. No i później tam jeszcze inne. Więc ona jest bardzo prosta. Tu naprawdę nie trzeba się w ogóle wysilać. Wystarczy zabrać te dwa worki i po prostu iść z nimi do lasu, czy na łąkę. I przynieść już pełne śmieci. Grzybiarze mogą zrobić to samo. Zwiedzacie wszystkie zakamarki lasu w poszukiwaniu swoich ukochanych grzybów. To pamiętajcie, wróćcie oprócz tego, że z koszami czy wiadrami pełnymi grzybów, to wróćcie jeszcze z dwoma worami pełnymi śmieci. Druga metoda jest troszeczkę trudniejsza. Jest to wyrażanie wdzięczności. No, zastanówcie się, czy my wszyscy tak umiemy ładnie wyrażać wdzięczność codziennie, każdego dnia, bo to trzeba praktykować każdego dnia. Zazwyczaj się mówi, że Polacy to taki naród, który narzeka, prawda? Marudzą codziennie, stękają, narzekają na brak pieniędzy, na brak zdrowia, na nieudane związki. A gdyby tak zrobić inaczej, gdyby tak od samego początku, jak tylko wstaniemy z łóżka, wyjrzeć przez okno i od razu wyrażać wdzięczność. Na przykład patrzymy, świeci słońce. No więc mówimy, wyrażam wdzięczność za to, że jest tak piękny dzień, że wstałem, czy wstałam. Widzę, że na dworze jest zielono, że śpiewają ptaki, że świeci słońce. Nieważne, czy coś tam mnie boli, czy mam jakieś tam zmartwienia, no bo nikt nie jest od tego wolny. Ale nauczmy się właśnie praktykować to wyrażanie wdzięczności. I w ten sposób pozytywnie programujemy samego siebie. Jak się spotykamy z kimś, to pytamy, co u ciebie słychać? No i ten drugi zazwyczaj zaczyna narzekać. No i później się taka rozwija cała rozmowa, dyskusja, prawda? Kto więcej ponarzeka, no to ten jest górą. A gdyby tak zapytać tego drugiego człowieka, co u ciebie dobrego? No to co, on już nie może za bardzo wtedy narzekać, prawda? Co u ciebie dobrego? Patrzcie, jakie to piękne pozdrowienie. Także spróbujmy właśnie to praktykować. Także zawsze znajdą się jakieś powody do wdzięczności. Powiedzmy, że jest człowiek, który ma reumatoidalne zapalenie stawów. No wiadomo, to jest przewlekła choroba, trzeba znaleźć przyczyny, trzeba je usunąć. Ja często o tym mówię. Chodzi mi o przyczyny w ciele fizycznym. Ale ten człowiek, chociaż go boli, też może praktykować wdzięczność. On może sobie powiedzieć tak, no dobrze, boli mnie, ale co mnie boli? Bolą mnie nogi, ale mam te nogi. Te nogi mnie niosą. Może chodzę trochę krzywo, może jestem trochę zgarbiony, ale idę na dwóch własnych nogach. Nie leżę w łóżku z porażeniem czterokończynowym. Nawet nie poruszam się wózkiem inwalidzkim. Chodzę sam. Nawet nie o kulach. Chodzę, prawda? Następnie, bolą mnie ręce. Owszem, może palce są powykrzywiane, ale mam te ręce. Mogę nimi coś zrobić. Może trudniej jest mi tam dźwignąć coś, może trudniej nawet wziąć szklankę, może trochę mi się te ręce trzęsą. Ale mam własne ręce, więc jest powód do wdzięczności? No jest to ogromny powód do wdzięczności. Można nauczyć się kilku wspaniałych afirmacji. Ja na przykład mogę wam powiedzieć, co ja mówię. Ja wstaję rano, rozsuwam zasłony i nieważne, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy akurat wieje wiatr, nieważne. Zawsze patrzę z zachwytem na
to, co widzę za oknem, co jest zielone czy białe. I mówię po prostu tak. Panie, ten dzień ofiarowuję Tobie. Będzie on najpiękniejszy w moim życiu. I tak jest. I tak mówcie codziennie. Tak się zaczyna dzień. Bo powodów do wdzięczności mamy miliony. Miliony. Tylko ludzie o tym nie myślą. I wtedy jak my programujemy swój własny umysł? Programujemy na braki na przykład. Braki. Jeżeli cały czas myślimy o tym, że ja nie mam tego czy tamtego, to programujemy się na brak. A my mamy się programować na obfitość, na zdrowie, na miłość, na przyjaźń. Jeżeli ktoś tam chce, no to na pieniądze. W ten sposób po prostu, w ten sposób tak ustawiajmy swój mózg, swój umysł, swoje myślenie, żebyśmy nie mieli tego braku, tylko właśnie obfitość wszystkiego. I najlepszym sposobem na to jest wyrażanie wdzięczności. Czyli wyrażamy wdzięczność za to, co mamy. A każdy znajdzie powody do wyrażania wdzięczności. Jest jeszcze wspaniała metoda stworzyć sobie tak zwany bank szczęśliwych wspomnień. No dobrze, mogą być ludzie naprawdę bardzo nieszczęśliwi od dzieciństwa, ale każdy z nich, jak poszuka, tak poszpera w przeszłości, w swojej pamięci, to znajdzie takie najpiękniejsze momenty w swoim życiu. I te najpiękniejsze momenty trzeba sobie przywołać do swojego umysłu, zamknąć oczy i postarać się uzmysłowić sobie, jak to było, kiedy znajdowałem się w tym momencie. To może być cokolwiek. Na przykład przypominamy sobie, jak byliśmy mali i mama nas pochwaliła za coś. Powiedzmy za to, że ładnie sobie zaplotłyśmy warkoczyki, czy zawiązałyśmy kokardę, czy ładnie się ubrałyśmy, czy posprzątałyśmy w pokoju. Możemy sobie przypomnieć moment, kiedy pani w szkole nas pochwaliła, na przykład za ładny rysunek w zeszycie. Możemy sobie przypomnieć jeszcze takie ważniejsze momenty, na przykład jak ktoś z nas wygrał konkurs recytatorski. I jakie wtedy były oklaski, jakie były pochwały. Możemy sobie przypomnieć wszystkie szczęśliwe chwile, jak urodziło się na przykład pierwsze dziecko. I to wszystko zbieramy jakby w swoim umyśle i tworzymy bank szczęśliwych wspomnień. I jak przychodzi dzień, kiedy jest nam smutno, źle, bo każdy takie ma dni, to wtedy sięgamy właśnie do tego banku szczęśliwych wspomnień. I siedzimy sobie, po prostu zamykamy oczy, możemy włączyć jakąś piękną muzykę, która nam odpowiada, możemy zapalić sobie świecę i sięgamy do banku szczęśliwych wspomnień. I po prostu przeżywamy po kolei te wszystkie szczęśliwe chwile. Wystarczy 15 minut takiego ćwiczenia i człowiek jest inny, jest zupełnie inny. Także właśnie to jest ta druga metoda. Praktykowanie wdzięczności, ale to musi być robione na co dzień. Dlatego, że wszystkie te ćwiczenia działają, jeżeli my je wykonujemy regularnie. To jest podobnie jak z treningiem mięśni, prawda? Każdy, kto ćwiczy gdzieś tam na siłowni czy jakąś tam inną aktywność fizyczną uprawia, to wie, że regularność to jest podstawa, żeby mieć jakiekolwiek osiągnięcia, jakiekolwiek wyniki. I to samo jest z używaniem siły własnego umysłu. No i teraz trzecia metoda, ona jest uważana za najtrudniejszą, ale najczęściej sięgają po nią ludzie, którzy już nie mają nic do stracenia, jak to się mówi. To jest cud metafizycznego leczenia, zwany metodą Evelyn Monahan. Może wielu z Państwa słyszało o takiej kobiecie, nazywa się Evelyn Monahan i w wyniku wypadku miała uszkodzone ramię, nie mogła w ogóle ruszać ręką i straciła wzrok. I była to młoda dziewczyna. No, lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, jakie mieli, ale powiedzieli, że no, nie mogą już nic więcej zrobić i prawdopodobnie zostanie niewidoma do końca życia, a tej ręki też uruchomić się nie da. No i ludzie zazwyczaj przechodzą pewne fazy w swoim leczeniu. No i ona też przeszła te fazy, czyli faza najpierw wściekłości, buntu, dlaczego ja, prawda, wszyscy tak mówią, dlaczego ja, dlaczego mnie to trafiło. No ale później zaczęła sobie przypominać, co tam kiedyś słyszała, że są jeszcze metody programowania własnej nadświadomości. No i zaczęła tą metodę praktykować razem ze swoimi przyjaciółmi. Miała przyjaciół, którzy ją odwiedzali i poprosiła ich, czy mogliby jej w tym pomóc. No więc troje czy czworo ludzi razem z nią zbierało się tam w określony dzień, czy tam dwa, czy trzy razy w tygodniu, bo na początku ona to praktykowała trzy razy w tygodniu
i pomagali jej w praktykowaniu tej metody. I to jest metoda, która uruchamia siły naszego umysłu i doskonale wykorzystuje je do tego, żeby to zdrowie odzyskać. I ona mówiła taką prostą formułkę. Przez potęgę mojej nadświadomości i przez mądrość mojego wyższego ja rozkazuję, aby wszystkie moje zniszczone komórki zostały zastąpione nowymi. To był taki wstęp. I o tej metodzie Evelyn Monahan możecie sobie poczytać, bo ta kobieta, napisała książkę i później jeździła z odczytami po całym świecie, żeby tą metodę przekazywać innym. No i co się stało? Już nie pamiętam, ile to jej zabrało czasu, ale nie było to naprawdę dużo, gdy na początku odzyskała wzrok. Właśnie dzięki tej metodzie. Tej metodzie właśnie programowania swojej nadświadomości i rozkazywania przez potęgę swojego wyższego ja. Rozkazywała swojemu ciału, żeby ono powróciło do tej dawnej sprawności. Była to swego rodzaju wizualizacja, dlatego że w tej metodzie po prostu trzeba sobie po kolei wyobrażać wszystkie swoje układy, wszystkie swoje organy, wszystkie swoje narządy, jak one zaczynają pracować prawidłowo. Czyli wiemy, że były uszkodzone, ale powinniśmy zobaczyć sobie, teraz to jest bardzo proste, bo możemy sobie nawet w internecie zobaczyć całą mapę naszych narządów, taki atlas anatomiczny, wirtualny. Możemy zobaczyć, jak wygląda zdrowa wątroba, jak wygląda zdrowe serce, jak wyglądają zdrowe nerki, zdrowy mózg, zdrowe zęby nawet. To jest wszystko jedno, jaki narząd my sobie obierzemy za cel naszego uzdrawiania. A najlepiej uzdrawiać całego człowieka, czyli po prostu od samej góry do dołu. I możemy zobaczyć, jak taki narząd zdrowy wygląda. I wizualizujemy po wypowiedzeniu tych formułek właśnie z tej metody Evelyn Monahan, czyli nasz umysł jest już zaprogramowany na samoleczenie i teraz po kolei właśnie wizualizujemy te zdrowe narządy. Więc już nie patrzymy, że ten narząd jest chory, że tu mamy gdzieś bliznę, tylko my po prostu już wizualizujemy zdrowe narządy. Po kolei wszystkie narządy, jeden po drugim, ale już w pełni zdrowia. Więc możemy zamknąć oczy, możemy właśnie zapalić sobie świecę i po kolei wizualizujemy te zdrowe narządy. Jeżeli ktoś chce osiągnąć jeszcze coś tam, na przykład mieć zdrową skórę, to może nawet zrobić w ten sposób, że wyobraża sobie, że podchodzę do lustra, otwieram oczy i widzę już siebie całkowicie uzdrowioną, czyli skóra, która była wcześniej pokryta egzemą, czy nawet dalej jest. Ale my musimy tymi oczami wyobraźni zobaczyć siebie przed tym lustrem, jak się przyglądamy swojej zdrowej skórze. Musimy ją widzieć po prostu zdrową, bez żadnych zmian. Ja wiem, że to nie jest proste, dlatego ja tę metodę opisuję na samym końcu. Niektórzy mówią, że na początku to jest bardzo trudne, no bo na przykład jak sobie zwizualizować, że jesteś zdrowy, jak cię cały czas coś boli. No ale taki człowiek, którego coś boli, bierze powiedzmy środki przeciwbólowe. No musi czasami, no bo nie ma innego wyjścia, bo ból jest nie do zniesienia, nie da się wtedy nawet skupić. Ale jak on weźmie ten środek przeciwbólowy, to ten środek przez jakiś czas działa, prawda? Więc wykorzystajmy ten moment, kiedy nas nie boli, nawet po tym środku przeciwbólowym i róbmy wtedy tą wizualizację. Ją można robić nawet będąc w szpitalu. W szpitalu też, nawet przykuci do łóżka szpitalnego, nawet ze złamaną nogą, ręką, czy będąc zabandażowanym, też możemy uruchomić te siły własnego umysłu i robić tą wizualizację. Nieważne, gdzie my jesteśmy. W szpitalu też są momenty, że jest cicho, nikt nam w tym nie przeszkadza, nikt nie przychodzi akurat na jakiś tam obchód, więc wykorzystajmy te nawet krótkie chwile, żeby właśnie wizualizować swoje zdrowie. Najlepiej, żebyście po prostu przeczytali sobie tą metodę Evelyn Monahan, na czym ona polega. Są też płyty nagrane. Można też nagrać samego siebie i to by było najlepiej, bo jeżeli my swoim własnym głosem będziemy do siebie przemawiać i później tego odsłuchiwać, będzie nam dużo łatwiej, bo byłoby dobrze mówić to na głos. Jeżeli jesteśmy w swoim własnym domu, to możemy mówić to głośno, prawda? Przez potęgę mojej nadświadomości i przez mądrość mojego wyższego ja rozkazuję, żeby wszystkie moje uszkodzone komórki zostały zastąpione nowymi. Rozkazuję, żeby moja wątroba, mówi człowiek na przykład chory na marskość wątroby, rozkazuję, żeby moja wątroba stała się idealnie zdrowa.
widzę ją idealnie zdrową. I w tym momencie trzeba zwizualizować tą wątrobę w pełni zdrowia. Już nie można patrzeć na te dziury, jakieś tam wrzery w tej wątrobie, tylko trzeba ją zobaczyć idealnie zdrową. I cały ten proces przechodzimy przez wszystkie narządy. Tak by było najlepiej. Nawet jeżeli mamy chory, powiedzmy, jeden narząd, czy właśnie niesprawną rękę, nogę, to powinniśmy przejść przez całe ciało, wizualizując wszystkie zdrowe narządy. Dlatego wcześniej dobrze jest je obejrzeć, powiedzmy, na takim wirtualnym atlasie anatomicznym. I na sam koniec, najważniejsze to jest to, co robimy na sam koniec. Na sam koniec wyrażamy wdzięczność za to, że nasze ciało jest już całkowicie uzdrowione. Więc wyrażamy wdzięczność, a następnie wyobrażamy sobie, że idziemy ulicą i spotykamy naszego przyjaciela. I ten przyjaciel tak patrzy na nas, oczy mu się otwierają i mówi: niesamowite, jesteś już całkowicie zdrowy. A my wtedy mówimy: tak, zastosowałem siły własnego umysłu, potęgę własnego umysłu do odzyskania zdrowia. I wtedy sobie wyobrażamy, że rzucamy się sobie na szyję, ściskamy się, płaczemy z radości, że nasze ciało jest całkowicie uzdrowione. A następnie wizualizujemy, że idziemy do lekarza, który nas widział w czasie tej choroby, który nam postawił jakąś tam diagnozę, który nas badał. Wchodzimy do jego gabinetu, otwieramy drzwi, a lekarz patrzy na nas i mówi: wspaniale, jest pan zdrowy, niesamowite, jak pan to osiągnął. I wtedy mówimy swojemu lekarzowi: to zrobiłem, tamto, tak, jestem zdrowy, wszystko się udało. I pamiętajcie, co jest tym najważniejsze. Nie może być w tym ani cienia takiej złośliwej satysfakcji, że no tak, tu doktor mówił, że ja będę żył tam tylko 3 miesiące, a ja już, prawda, jestem całkowicie zdrowy i tak dalej. Nie, nie, to nie na tym polega. To ma być taka wielka radość tego lekarza i tego człowieka, że oni się spotkali i teraz omawiają te metody, które ten człowiek zastosował, żeby odzyskać zdrowie. Także wszystko musi być na tym poziomie takim pozytywnym, pozytywnym. Tam nie ma miejsca na żadną złośliwość, na żadne jakieś tam docinki. Nic takiego, absolutnie. Na taką satysfakcję złośliwą, nic takiego. To musi być wszystko robione właśnie w takim pozytywnym znaczeniu. I to zachodzi w naszym umyśle. Ale to, co zachodzi w naszym umyśle, przenosi się przepięknie na ciało. No i najlepszym dowodem jest ta Evelyn Monahan, która całkowicie wyzdrowiała. Ona na początek odzyskała zdrowie, następnie odzyskała władzę w tej ręce. No i później zaczęła jeździć po całym świecie, dawać odczyty i wykłady właśnie, pokazując ludziom, że można. No to nie tylko ona, takich przykładów jest bardzo wiele. I proszę Państwa, no ja zawsze pokazuję książki. Te książki, które uwielbiam, które czytam i w których właśnie takie metody są opisane. I oprócz tej właśnie metody Evelyn Monahan, która jest jako broszurka, książka, wykłady, kasety, kiedyś były, teraz płyty, to wszystko można sobie kupić, a można też po prostu przeczytać o tej metodzie w internecie i samemu sobie nagrać taką płytę. To jest jeszcze książka, na pewno wielu z Was znana. Książka ma tytuł Sekret. Sekret. I w tej książce jest opisany właśnie największy sekret, który my wszyscy powinniśmy znać już od przedszkola. Już w przedszkolu powinniśmy się uczyć, że jest coś takiego jak prawo przyciągania, proszę Państwa. Co to jest prawo przyciągania? Powiem Wam, że prawo przyciągania działa we wszechświecie niezależnie od tego, czy ktoś wie o tym prawie, czy nie. Ono po prostu działa i działać będzie. I prawo przyciągania polega na tym, że my przyciągamy do siebie dokładnie to samo, co my emitujemy. Czyli jeżeli chcesz być bogaty, to nie możesz myśleć o braku. Jeżeli mówisz cały czas, że ja muszę ciężko pracować przez całe życie, bo mój ojciec ciężko pracował przez całe życie i mój dziadek ciężko pracował przez całe życie, bo żeby mieć cokolwiek, to trzeba ciężko pracować. No jeżeli będziecie się tak programować, no to będziecie bardzo ciężko pracować, żeby mieć cokolwiek. Ale pamiętajcie, że dla wszechświata jest zupełnie obojętne, co on wam da. Czy on da wam 10 zł, czy wam da 1 000 000 zł, jest mu obojętne. Bo wszechświat jest pełen obfitości. Po prostu możecie wejść jak do sklepu i brać, to wszystko jest dla was. Ale żeby to wziąć, to trzeba znać mechanizmy, które tym światem rządzą. I jest to prawo przyciągania. Więc jeżeli ktoś od samego rana skupia się na swojej chorobie,
to możecie być pewni, że on tej choroby do siebie przyciągnie jeszcze więcej, bo on tak naprawdę prosi o tą chorobę. Prosi. Więc kiedyś, jak przyjmowałam jeszcze pacjentów, to przychodziła do mnie taka kobieta i mówiła o swojej boreliozie. Próbowałam różne rzeczy tam jej przemówić. Mówiłam, że no nie można mówić, bo moja borelioza, o mojej boreliozie. I tak cały czas. Ona przez te pół godziny, kiedy u mnie była, cały czas odmieniała tą boreliozę przez wszystkie przypadki. Nie dało się w ogóle jej nic powiedzieć. Owszem, zrobiła takie metody oczyszczania organizmu, ciała, ale to nic nie dawało. Ona szła jakby dwa kroki do przodu, ale potem krok do tyłu. Dwa kroki do przodu i znowu krok do tyłu, a nieraz nawet całe te dwa kroki do tyłu. Czyli co się udało zrobić, to zaraz zostało zaprzepaszczone, dlatego że ona po prostu uważała się, że ona uważała, że jest swoją boreliozą. Rozumiecie to? Uważała, że jest swoją boreliozą. Tak się identyfikowała z tą boreliozą, że nic się nie dało zrobić. No i później ona zniknęła mi z oczu, przestała przychodzić. Widocznie uznała, że nie ma żadnych efektów. I minęło parę lat. Patrzę w telefonie, kiedy ktoś do mnie dzwoni. Patrzę, znajome nazwisko, bo miałam ją zapisaną jeszcze z dawnych czasów. Myślę, 5 czy 6 lat minęło i ona dzwoni, no odbieram telefon, a ona mówi, czy mogę do pani przyjść? No ja mówię, no dobrze, proszę bardzo, zapraszam. Chyba, że z wizytą, bo ja już dawno pacjentów nie przyjmuję. Tak, z wizytą, ja chcę coś opowiedzieć. No i przyszła, patrzę na nią, no zmieniona nie do poznania. Wcześniej była taka poszarzała, taka zmęczona, taka zgorzkniała. A tu siedzi przede mną kobieta, która po prostu promienieje. I ona mówi do mnie tak, wykonałam nad sobą wielką pracę. Zrozumiałam, że ja cały czas robiłam źle. Ja po prostu identyfikowałam się ze swoją chorobą. I nie mogłam po prostu z tego wyjść w żaden sposób, nawet robiąc porządnie te wszystkie kuracje. Natomiast jak to do niej dotarło i ona to zmieniła, zaczęła myśleć o zdrowiu, zaczęła się programować na zdrowie, zaczęła emitować energię radości i zdrowia, to ta choroba całkowicie ustąpiła i w jej życiu w ogóle zaszły kolosalne zmiany, oczywiście wszystkie na lepsze. Więc pamiętajcie, że jeżeli od rana do nocy myślicie o chorobach, o niedostatku, o braku, o biedzie, to dostaniecie z powrotem, bo tak naprawdę otrzymujecie tylko to, czego sobie życzycie. Więc tyle samo wysiłku kosztuje myślenie o braku, co myślenie o dostatku. Tak naprawdę to jest dokładnie ta sama praca. Tylko trzeba sobie takie coś zrobić, klik po prostu w umyśle. I od momentu, kiedy zaczniecie emitować energię dostatku, wdzięczności przede wszystkim, energię zdrowia, obfitości, miłości, to będziecie przyciągać właśnie obfitość, zdrowie, miłość, dostatek, przyjaźń. To wszystko, co emitujecie, do was wróci. A wraca ze zwielokrotnioną siłą. Jeszcze do tej wizualizacji wrócę na chwilę, bo pominęłam bardzo istotny element. Jaki jest sekret tej udanej wizualizacji? Więc udana będzie od tego momentu, kiedy będziecie potrafili wzbudzić w swoim sercu radość z czegoś, czego pragniecie, dokładnie tak, jakby to już się zdarzyło. Czyli jeżeli pragniecie miłości, udanego związku, to musicie sobie to ze szczegółami wyobrazić i w swoim sercu musicie poczuć wielką radość, że to już jest. Czyli musicie się czuć tak, jakby to w tym momencie już było. I od tego momentu zobaczycie, że wszystko się zacznie zmieniać. Wszystko. To jest nieważne. Nieważne, jak tam koleżanka z pracy do was podchodziła, czy jak szef. Wszystko się zacznie zmieniać w waszym otoczeniu w ciągu jednego tygodnia. To jest dosłownie... To są zmiany tak błyskawiczne, że ludzie aż w to nie mogą uwierzyć. Powiem taki prosty przykład. Rozmawiałam z kobietą, która mówi, że no nie znosi swojej pracy, chociaż samą pracę lubi, ale nie znosi atmosfery, która jest w tej pracy. Bo w tej pracy jest koleżanka, która jest po prostu wredna. Wredna, jest dla wszystkich okropna. Patrzy tylko, żeby komuś tam pod kimś dołek wykopać, żeby szpilę jakąś bić. No po prostu wredna, nie da się z nią w żaden sposób dogadać i
No nie da się. I ona po prostu wszystkim zatruwa życie. Ja mówię, a próbowała pani innej metody? Na przykład pomodlić się za tą kobietę. Ale tak szczerze, z serca. Może ona jest głęboko nieszczęśliwa. Może ma na przykład problemy w domu. Może ma chore dziecko. Ona o tym nie powie. Ona tylko jak gdyby przenosi na was te wszystkie swoje problemy życiowe. Wy o tym nie wiecie, bo wy w ogóle widzicie tylko fragment jej życia. To jak ona wpływa na was, będąc w tej pracy, prawda? Jest złośliwa, jest wredna. Odwarkuje na wszystkie wasze tam słowa, nawet miłe, jak chcecie jej powiedzieć. Ale wy nie znacie zupełnie, nie macie takiego oglądu całości. Wy nie wiecie, co się dzieje na przykład w jej życiu prywatnym, czy ją coś boli i tak dalej, i tak dalej. Może jej się zdarzyła jakaś tragedia i to rzutuje na całe jej życie. Już pomijmy tą kobietę. Ale co może zrobić taki człowiek, żeby sobie z tym poradzić? Więc poradziłam tej kobiecie, żeby ona po prostu codziennie, jak przychodzi do pracy, czy nawet zanim przyjdzie do pracy, to jak gdyby emitowała w stronę tej koleżanki po prostu energię miłości. Niech ona za nią się pomodli, niech powie, oby ci się dobrze powodziło, obyś była zdrowa, żeby cię mąż kochał, żeby twoje dzieci były zdrowe, żebyś ci się wspaniale we wszystkim powodziło. Ale to trzeba powiedzieć z serca, no tego też trzeba się nauczyć. I proszę sobie wyobrazić, że nie minął tydzień, dzwoni ta kobieta, ja mówię, wie pani, pani nie uwierzy. A ja mówię, a ja nie muszę wierzyć, ja już wiem, co się stało, bo ja to słyszałam wiele razy. Więc co zrobiłam? Właśnie robiłam takie rzeczy i przyniosłam tej koleżance bukiecik kwiatków. O tak, po prostu i przyniosłam bukiecik kwiatków, postawiłam jej na biurku i ona przyszła i tak łzy jej się zakręciły w oczach. I ja zaczęłam coś tam do niej mówić i mówi, ona była jak zupełnie inny człowiek. I od tamtej pory już nie miały tej dawnej koleżanki, która była taka wredna, paskudna i tak dalej, tylko to się, ona się zmieniła w zupełnie inną kobietę. No i co ta dziewczyna zrobiła? No tylko tyle zrobiła, tylko tyle zrobiła. Po prostu zrozumiała mechanizmy tego wszystkiego. Więc jak my zmienimy swoje postępowanie, to wokół nas się wszystko zmienia. Wokół nas się wszystko zmienia. Podobnie jest na przykład, jak ktoś, tutaj troszeczkę już odejdę od tego, ale na przykład ktoś trzyma się pracy, której nienawidzi, w której musi robić rzeczy zupełnie niezgodne ze swoim sumieniem, ze swoją moralnością. Dlaczego się jej trzyma? Trzymanie się takiej pracy, wykonywanie takiej pracy, no sami wiecie, ogromnie wpływa negatywnie na stan naszego zdrowia. Więc mężczyźni, którzy mają ciągle tutaj atak tej rwy kulszowej, którzy mają cały czas rzodziejące zapalenie jelit, czy zapalenie błony śluzowej żołądka. To są ludzie, którzy wykonują pracę, no może nie muszą, ale wykonują pracę, która kłóci się z ich wewnętrznym ja. A wiecie, że dusza zawsze upomni się o prawdę. Zawsze upomni się o prawdę. No więc oni chorują, ale trzymają się tej pracy pazurami dosłownie. Dlaczego? Bo mają kredyty do spłacania, bo nie chcą zawieść rodziny i tak dalej, i tak dalej. Ale wy ludzie nie wiecie, że jedna decyzja podjęta właśnie w takim czasie, przecież to ciało daje temu człowiekowi sygnały, przez chorobę daje sygnały. Ratuj swoją duszę. Nie rób więcej tego, co jest niemoralne, czym krzywdzisz ludzi. Wiecie, oni wiedzą, że krzywdzą ludzi, na przykład sprzedając kredyty, wciskając jakieś tam buble. Wiedzą dobrze. Dusza nie pozwoli na to. Dusza będzie się zawsze upominała o prawdę, jak? Wysyłając sygnały. I pierwsze sygnały to będzie ból, ból czegoś tam. Później będzie już trochę cięższa choroba. Jeżeli nie wysłucha ten człowiek posłańca, który mu przyniósł wiadomość, no to będą oczywiście przychodzić następni posłańcy i w końcu ten ostatni, no to wiecie, jak się będzie nazywał. Rak, rak. I wtedy trzeba będzie naprawdę już się zatrzymać i wysłuchać tego ostatniego. Także nie dopuszczajmy do tego. No więc jeszcze raz, wracając. Więc wykonuje ktoś pracę, powiedzmy pracę, coś, co jest niezgodne z jego sumieniem. Niech się nie dziwi, że będzie chory, bo ta dusza cały czas upomina się o prawdę. No i teraz wystarczy podjąć jedną decyzję, jedną. Że ja tą znienawidzoną pracę, której nie mogę wykonywać, której nie powinienem wykonywać od samego początku, ja tą pracę rzucam. No i teraz tutaj druga część tego umysłu analizuje, ale jak spłacę kredyt, jak utrzymam rodzinę. Ale nie martwcie się tym.
ta jedna decyzja podjęta z poziomu duszy sprowadzi was na właściwe tory. Wszechświat podsunie wam wszystko, co jest wam potrzebne. Znajdziecie o wiele lepszą pracę, o wiele lepiej płatną, która będzie zgodna z waszymi wartościami. Tylko ta decyzja właśnie, ta jedna decyzja jest potrzebna. Ale jest takie piękne powiedzenie. Po co jedziesz starym gruchotem, jak za rogiem czeka nowiutki czerwony jaguar? Dopóki nie podejmiecie tej jednej decyzji, to ten wszechświat nic wam nie da, bo po prostu wy cały czas trzymacie się tego starego gruchota. A dla was jest wszystko przygotowane. No i tutaj pokażę wam drugą książkę z serii Książki mojego życia. Książka Anatomia duszy. Autorką jest Karolina Miss. W tej książce jest to wszystko opisane. Jak zaprzęgnąć właśnie siły własnego umysłu do tego, żeby odzyskać zdrowie. Cudowna książka. Tu takich przykładów macie na pęczki. Jedna dobra decyzja. A jak podjąć dobrą decyzję? Trzeba po prostu poprosić o nią. A kogo poprosić? Źródło miłości. Źródło najwyższe. I tyle. Takie decyzje podjęte właśnie po takiej prośbie będą zawsze dobre. Będą zawsze dobre i od tego momentu wszystko będzie się wam pięknie układało. No ale tej decyzji nikt za was podjąć nie może. To musicie zrobić sami, po prostu sami. Trzecia z tych książek, które chciałam wam pokazać, to jest książka Normana Peale, Moc pozytywnego myślenia. To już jest bardzo stara książka. Norman Peale jest pastorem, udzielał porad ludziom. I właśnie mówił tutaj o tym, że wielu ludzi jest nieszczęśliwych dlatego, nieszczęśliwych i chorych, dlatego że oni po prostu produkują własne cierpienie. Produkują swoje choroby. Produkują po prostu prosząc o nie. No bo jeżeli cały czas od rana do wieczora ktoś narzeka, chociaż ma dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, głowę na zdrowej szyi, ale narzeka, bo po prostu narzeka, bo ma taki styl narzekania, no to jak on może otrzymać od życia coś dobrego? Przyjdzie moment, że to wszystko do niego wróci. Także włóżcie tyle samo energii, żeby zamiast narzekać, żeby po prostu chwalić, żeby wszystko chwalić, żeby wszystko, za wszystko wyrażać wdzięczność. Po prostu wdzięczność każdym swoim czynem, każdym swoim słowem, cały czas po prostu wdzięczność. I to taka wdzięczność od serca. Wdzięczność od serca. Kochani, to nie jest wcale trudne. Ja tak omówiłam te metody od najłatwiejszej niby do najtrudniejszej. Ale wiecie, że taka wizualizacja nie jest w ogóle trudna. Ludzie nieraz mówią, kurczę, to takie trudne jest wizualizować sobie zdrowie, czy bogactwo, czy dobry związek. Może ja zacznę od malutkich rzeczy. I zaczynają od malutkich rzeczy. No więc jest tutaj opisana historia człowieka, który zwizualizował sobie, że znajdzie żółte piórko. No tak sobie wymyślił po prostu, że to będzie jego taki trening, że po prostu idzie i znajdzie żółte piórko. I parę dni siedział, wizualizował, że idzie i znajdzie żółte piórko. No i wyobraźcie sobie, że pewnego dnia po prostu szedł i znalazł żółte piórko. I co się wtedy stało? Wtedy otrzymał tak wielką pewność, że to, co robi, jest dobre, że to jest słuszna droga, że właśnie nastąpiło to jakby to klik, przestawienie tej klapki w umyśle i on zrozumiał, że jeżeli on mógł znaleźć żółte piórko, bo on sobie je zwizualizował, to nie ma żadnych przeszkód, że on może mieć wspaniały związek, cudowną pracę, w której będzie robił to, co kocha i jeszcze bardzo dobrze zarabiał i tak dalej, i tak dalej. Będzie miał po prostu wszystko to, co jemu jest potrzebne. Więc jeżeli sprawiają wam trudność właśnie wizualizacja większych rzeczy, to zacznijcie od rzeczy malutkich. Ja taką wizualizację w swoim życiu praktykuję od dawien dawna. No i zawsze opowiadam takie śmieszne historyjki, ludzie się śmieją, ale to jest po prostu, to pokazuje nam czarno na białym, że my możemy, że my mamy takie siły po prostu w sobie. No taka śmieszna historyjka, na przykład kiedyś tam, jak tam budowaliśmy dom, wykańczaliśmy sobie dom, potrzebowałam listewkę miedzianą grubości 1,5 mm i szerokości 6 mm, żeby położyć, przykleić na kafelku, bo tak mi pasowało akurat. No i wszyscy się ze mnie śmiali i mówią, ale takiej listewki nie ma. Pojechałam nawet do jakiejś tam wytwórni
rzeczy z miedzi, z mosiądzu. No i mówię, że potrzebuję taką listewkę, wymiary takie, a takie. No to się zaczęli śmiać, ale mnie nie ma, takiej nigdzie pani nie dostanie. A ja mówię, ale co to znaczy nie dostanę? Potrzebuję dokładnie taką, to co to znaczy ja nie dostanę? Będę szukać i na pewno dostanę. I patrzyłam się na ten kafelek, który miał być wyłożony tą listewką, bo tak mi pasowało, bo tam były takie wszystkie wykończenia. I mówię, oczywiście, że znajdę. I kiedyś weszłam do jakiegoś takiego sklepu budowlanego, gdzieś na peryferiach. No i tak szukam sobie tam, patrzę, gdzie te elementy metalowe. Nagle patrzę, a tutaj jak byk, stoi listewka mosiężna. O grubości 1,5 mm i szerokości 6 mm. Ja oczywiście kupiłam i do dzisiaj mam te wszystkie kafelki właśnie tą listewką obłożone. Mąż mi przykleił i jest. To jest bardzo proste. I jak się przekonacie, że w takiej prostej rzeczy siły waszego umysłu mogą to zrobić, to będziecie mieć tak cudowną, wspaniałą, niezachwianą pewność, że to może mieć przełożenie na wszystko, że to można zastosować do wszystkiego. Do zdrowia, do miłości, do przyjaźni, do bogactwa. Po prostu co tam kto potrzebuje. Więc zacznijcie te ćwiczenia już dzisiaj. Możecie sobie wypożyczyć te książki, możecie sobie kupić, możecie sobie przeczytać w internecie. Teraz są takie możliwości, czy jako audiobooki. To wszystko jest. Zrobić notatki, ale przede wszystkim praktykować. Bo tylko trening czyni mistrza. Jak nie będziecie praktykować, to oczywiście nic z tego nie będzie. Codzienna praktyka. Na początku zacznijcie od zbierania śmieci w lesie i na łąkach. To jest bardzo przyjemne. Ja uwielbiam zbierać śmieci. Zbieramy, segregujemy, widzimy, jak po prostu oczyszcza się świat. Prawda? To już jest bardzo przyjemne. Ja mieszkam we Wrocławiu i jeździmy zbierać zioła w różne takie piękne miejsca. No i niedaleko Wrocławia jest taka miejscowość Kotowice i tam jest takie rozlewisko, Odry. No i tam jeździliśmy wczesną wiosną, żeby zbierać jemiołę z jabłonek i żeby zbierać tak zwane kotki, olchy. No i bardzo mnie bolało, że tam jest strasznie dużo śmieci. Tam niedaleko jest stadion, no i no mężczyźni, którzy tam po prostu oglądają te mecze, no po prostu piją, nie? No i rzucają te butelki, gdzie popadnie. I ten piękny teren, właśnie jak my zbieramy jemiołę, no to jest luty, początek marca, jeszcze nie ma tej zieleni i to wszystko widać, więc całe to rozlewisko było dosłownie usłane butelkami plastikowymi, szklanymi, zakrętkami. Były tam opony, no różne rzeczy, różne, no. No dobra, zbiorę te 2-3 worki śmieci, no ale ile ja sama mogę zebrać? Więc za każdym razem, jak tam jeździłam, no to mnie serce bolało, że tam jest tyle śmieci na tak cudownym terenie. I potem sobie pomyślałam, no dobra, ja sama zbieram śmieci, ja lubię zbierać te śmieci, bo lubię oczyszczać świat. Pewnie inni ludzie też lubią, tak samo jak ja. No i wykorzystując moc Facebooka, napisałam tam na swoim profilu, że za 2 tygodnie w Kotowicach, tam nad Odrą, będę zbierała śmieci. Jeżeli ktoś chce do mnie dołączyć, to proszę bardzo i w zamian ja zrobię taki spacer zielarski, pokażę wam, jak się zbiera te kotki olchy, jak się robi nalewkę z jemioły, jak się w ogóle powinno zbierać jemioły, jak się robi majs z jemioły. No i wyobraźcie sobie, że na ten apel zgłosiło się 30 ludzi. Więc przyjechali ludzie z dziećmi, mimo że to była końcówka lutego, było zimno, wiał wiatr. Ale jeszcze fajniejsza rzecz się zdarzyła, że przeczytały ten mój post panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kotowicach i zorganizowały właśnie tam od gminy worki na śmieci, rękawice i nawet samochód, który później po te worki przyjechał. No i my w 30 ludzi, wyobraźcie sobie, tośmy zebrali, no naprawdę, nie wiem, było kilkadziesiąt worków śmieci. Kilkadziesiąt worków. Te dzieci naprawdę wchodziły w te miejsca, gdzie dorośli nie mogli, wybierali te butelki i myśmy szli taką ławą. I tak jak przed nami było brudno, tak za nami zostawało czysto. Wiecie, jaki to był piękny widok? A nie było jeszcze nic zielonego, bo to pamiętajcie, początek marca, więc te wszystkie śmieci były bardzo dobrze widoczne. Znaleźliśmy więc oprócz tych worków, tych butelek, to jeszcze znaleźliśmy tam kilka opon, to też wszystko wytoczyli z tego lasu. Szuflada, ze 2 krzesła połamane i to wszystko zostało zgromadzone przy drodze. Później przyjechał samochód i to odebrał. No ale najpiękniejsza rzecz wydarzyła się 2 dni później. Przeglądając tam właśnie komentarze,
pod tym postem, jak to myśmy się tam spotkali, jak zebraliśmy śmieci, wyrażaliśmy swoją radość, że udało nam się tak wysprzątać ten piękny teren. Patrzymy, a tu jest zdjęcie, gdzie miejscowi tak zwani żule zebrali jeszcze po nas 12 worków śmieci i napisali, że oni się też zebrali, po prostu wzięli z nas przykład, a oni wiedzieli najlepiej, gdzie te śmieci leżą, no bo po prostu sami to zrobili, nie? I zebrali 12 worków śmieci jeszcze dodatkowo. No to po prostu to było najpiękniejsze w tym wszystkim, w tej akcji, że ci ludzie, którzy sami śmiecili, wzięli się do pracy i posprzątali to. I posłuchajcie, później jak po roku pojechaliśmy w to samo miejsce, znowu zbierać te kotki leszczynowe i olchowe, to ten teren jest całkowicie czysty. No bo jeżeli wyzbierali śmieci ci, którzy je dawniej rzucali, no to kto będzie te śmieci teraz rzucał? No nikt już, prawda? No bo oni sami posprzątali ten świat, no więc teraz o to dbają. I tak właśnie taka maleńka iskierka zapala taki wielki płomień. Te rzeczy właśnie się dzieją. Także zaczynajmy nawet od takich maleńkich rzeczy, jak zbieranie śmieci. Niech inni nawet zobaczą, to nie ma się co wstydzić. Koleżanka, która zbiera śmieci na Mazurach, mówi, że jak tam zamieszkała i chodziła ze swoim psem na spacer i z workami, to ludzie pytali, a co pani tu robi? Zbieram śmieci. A po co pani te śmieci? Nie mogli zrozumieć, że ktoś zbiera śmieci po to, żeby oczyścić świat. A po co pani te śmieci? Ale później ludzie się nauczyli i no po prostu jeżeli widzą, że ktoś zbiera, no to nie będą tam rzucać. Także kochani, my mamy ogromne siły naszego umysłu, mamy siły ducha, mamy wielkiego ducha i ogromne siły umysłu. Jesteśmy połączeni z siłą najwyższą cały czas. Zapomnieliśmy o tym połączeniu i musimy sobie o tym przypomnieć. Więc zawsze na początku prośba, decyzja i działanie. Jeżeli nie możemy dużego, to zacznijmy od małych, ale potem przechodźmy do tych większych. I to na pewno da wspaniały rezultat. Dziękuję bardzo.